Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Do końca ligowego grania zostało już naprawdę niewiele spotkań, a każde z nich będzie miało kluczowe znaczenie w klasyfikacji końcowej. W 24. kolejce na drodze Podlesianki stanął Znicz Kłobuck, który w tabeli zajmuje co prawda przedostatnią pozycję, ale wiosną spisuje się naprawdę dobrze. Goście pokonali m.in. Unią Dąbrowa Górnicza i MKS Myszków, dlatego nikt nie spodziewał się łatwego spotkania. Zobaczmy składy. Podlesianka, Tomanek, Rzemła, Kopeć, Wacławski, Winiarczyk, Niesy, Topaszek, Rosiński, Grzeszczyk, Kurosz i Jarnot. Znicz, Paliwoda, Korczak, Kasprzyk, Głowacki, Bartoszek, Sitek, Kmieć, Kosin, Sławuta, Słabosz i Chłód. Rozpoczynamy środowe spotkanie, bo ten mecz rozgrywany 1 maja. 11 minuta meczu, Wacławski na lewą stronę boiska, tam jest Łukasz Grzeszczyk. Grzeszczyk do Winiarczyka, dośrodkowanie w pole karne, do Jacka Jarnota, uderzenie napastnika Podlesianki, ale broni czujnie w bramce Piotr Paliwoda. Dobre dośrodkowanie Winiara, Jacek Jarnot nieczysto trafił jednak w piłkę, no i nie było wielkiego zagrożenia pod bramką Znicza. To już minuta 16, Winiarczyk, piłka za plecy obrońców do Niesyto, Maciej Niesyto, do Jacka Jarnota, ten z powietrza uderza, piłka trafia jeszcze w obrońcę i wpada do bramki. Podlesianka obejmuje prowadzenie tuż po kwadransie gry przy Sołtysie 25. No ładnie złożył się do tego uderzenia Jacek Jarnot i strzelił swoją 17. bramkę w tym sezonie. W minucie 19. kolejny raz atakuje Podlesianka, Paszek do Kurosza, ten dośrodkowuje. Ładne uderzenie Mateusza Wacławskiego. Piłka minimalnie jednak nad poprzeczką, no a gdyby to wpadło do siatki, to mielibyśmy naprawdę ładne trafienie. 28 minuta, cały czas atakuje Podlesianka, Rosiński na lewo do Kurosza, Mariusz Kurosz szuka swojej pierwszej bramki w barwach Podlesianki, zagrał jednak do Paszka, ten strzela, uderzenie zablokowane, ale to jeszcze nie koniec tej akcji, bo walczył Winiarczyk, jest Mariusz Kurosz, uderzenie, no niektórzy kibice widzieli już piłkę w siatce, ale futbolówka odbija się tylko od siatki bocznej. 30 minuta, dośrodkowanie Grzeszczyka z rzutu rożnego wprost do Mateusza Wacławskiego, który idealnie dokłada nogę i podwyższa prowadzenie Podlesianki na 2-0 ze Zniczem Kłobuck. Doskonałe dośrodkowanie Grzeszczyka, świetnie wykończył to zagranie Mateusz Wacławski, strzelając tym samym swoją trzecią bramkę w tym sezonie. W 45 minucie meczu strzały na bramkę Artura Tomanka oddaje Łukasz Kmieć, ale łapie to golkiper LGKS. Drugą połowę rozpoczynamy z wysokiego C. Piłka na prawej stronie boiska u Macieja Niesyto. Niesyto do Rosińskiego, ten z pierwszej piłki do Niesyto. Przepuszcza piłkę mądrze Grzeszczyk. Jest tutaj Kurosz, który sobie kapitalnie poradził i strzela tą swoją upragnioną pierwszą bramkę dla Podlesianki Katowice. Duża radość mołdawskiego pomocnika, przytomne zachowanie Grzeszczyka, no i świetne też zagranie Mariusza Kurosza, nie dał szans na interwencję Piotrowi Paliwodzie. Also, I can say about things for the supporters, especially when I scored a goal. For me, it was great pleasure that they chant my name, Dziękuję. It's very, very, very pleasure for me to hear my name and to chant it. And I hope we have more games, more goals to come. And I hope we reach our goal of the team. And I hope in next matches, team supporters will come much more. Thank you. 59 minuta, Grzeszczyk do Winiarczyka, uderzenie na bramkę. Dobry to był pomysł, próbował jeszcze Marcin nawrót, ale nie trafił w światło bramki. No i z 5 metra rozpoczęli goście. W 60 minucie zaatakowali gracze z Kłobucka, ale tracą piłkę na połowie Podlesianki. Ruszył Rosiński, zagranie do Paszka, Paszek, piłka na lewej nodze, uderzenie
wyłapuje to jednak bez problemu. Piotr pali woda, ale szybka kontra wyprowadzona przez gospodarzy, tym razem jednak nieskuteczna. Pod drugą bramką atakują goście. Sitek, piłkę na prawej nodze, był tam też Winiarczyk, walczy z nim Bartosz Chłód, poradził sobie zawodnik Nicza, dośrodkowanie w pole karne. No i trafia do siatki Maciej Jewolski, który na boisku pojawił się w drugiej połowie tego meczu. Zaskoczona Podlesianka, bo była to naprawdę jedna z nielicznych prób gości na zdobycie gola. 68 minuta, Roy. Ładnie sobie poradził zawodnik Podlesianki, fantastycznie uruchomił Łukasza Grzeszczyka. Grzeszczyk wstrzymał nieco tą akcję, zagrał do Paszka. Piłka na prawej nodze trafia jednak tylko w boczną siatkę. No świetna okazja na podwyższenie wyniku. No ale nie udało się zdobyć czwartej bramki, a w 72 minucie to goście mogli trafić po raz drugi. Nie udało się jednak zamknąć tego dośrodkowania z rzutu rożnego. Niesyto. Piłka do Cebulaka, który pojawił się na boisku dosłownie chwilę wcześniej. Wpada w pole karne, dynamicznie zagrał zawodnik Podlesianki. Jest faulowany przez gracza Znicza. No i będzie rzut karny dla Podlesianki Katowice. Tutaj korzyść zastosowana przez sędziego Mariusza Goriwodę. No przytomne zachowanie arbitra, który wyczekał do końca. No i ostatecznie wskazał na wapno. Do piłki podszedł Daniel Paszek. Uderzenie na bramkę, zmylony kompletnie. Piotr pali woda i 4-1 prowadzi LGKS w 80 minucie tego spotkania. Rozstrzelali się podopieczni Dawida Bramera. No a Daniel Paszek strzelił swojego 7 gola w sezonie 2023-2024. 83 minuta, Cebulak naciska rywala, no i wywalczył piłkę. Zając błyskawicznie zagrywa do Grzeszczyka, ten rusza w pole karne Znicza. Łukasz Grzeszczyk do Paszka. Piłka z powrotem do Grzeszczyka, no i spójrzmy, co robi zawodnik LGKS-u. Jeden zawodnik, drugi zawodnik położony na murawie. Uderzenie i fantastyczny gol zawodnika z Podlesia. Kapitalnie poradził sobie Łukasz Grzeszczyk, który tym samym po raz piąty trafia do siatki w tym sezonie. No widać tutaj ogromne doświadczenie tego zawodnika. No i niesamowity spokój, bo do końca wyczekał zarówno obrońców, jak i bramkarza Znicza i wpakował piłkę do siatki. 88 minuta, goście mają rzut rożny. Sytuacyjne uderzenie Dominika Słabuty, no i goście strzelają drugą bramkę, która była tylko dla nich marnym pocieszeniem, bo ich sytuacja w tabeli jest naprawdę bardzo trudna. No i ich szanse na utrzymanie są naprawdę iluzoryczne. W końcówce meczu Podlesianka szukała jeszcze szóstej bramki, to minuta 90. Dośrodkowanie z lewej strony boiska. W polu karnym jest Mateusz Wacławski, uderzenie lewą nogą. Odbija to jednak pali woda. No a popularny Waco był bliski zdobycia swojej drugiej bramki w tym meczu. W doliczonym czasie gry jeszcze jedna sytuacja, odzyskuje piłkę Jakub Roy. Daniel Paszek ma sporo miejsca w środkowej strefie boiska. Paszek w tempo kapitalnie zagrywa do Cebulaka, ten wzdłuż bramki do Zająca. Pomocnik LGKS-u trafia jednak tylko w słupek i piłka opuszcza boisko. Świetnie wyprowadzona akcja, no zabrakło tylko finalizacji. 93 minuta, jeszcze jest Cebulak, piłka do Grzeszczyka. Nieudane przyjęcie zawodnika LGKS-u, ale jest jeszcze Daniel Paszek. Paszek w swoim stylu krzyżakiem uderza na bramkę. Piłka jednak nie trafia do siatki, no ale szuka cały czas tej efektownej bramki popularny Pacho. Podlesianka ostatecznie wygrywa ze Zniczem 5-2, no i dopisuje w ligowej tabeli kolejne bardzo cenne 3 punkty. Mecz nie byłby tak łatwy, jak wskazuje na to wynik. Na pewno też Kluczbor stworzył sobie sytuację, częściowo z naszych błędów. Myślę, że nie mogą się na pewno powtórzyć na następnym meczu. W następnym meczu poprzeczka jeszcze pójdzie wyżej, także musimy być bardziej skupieni na grze. Very good match from our team. We played so strong. They tried to play with ball, but we
take the ball, we control the match. So good match, great weather, and the team has great chance, and everybody played, enjoyed the game. Very, very good match, for, very strong game from our team. A już w sobotę kolejne ligowe wyzwanie. O godzinie 11 na wyjeździe zagramy derbowe spotkanie z Rozwojem, a my z tego meczu przeprowadzimy transmisję na żywo, o której szerzej poinformujemy w piątek. Do zobaczenia na stadionie i przed telewizorami.